Ostatnio cierpiał na straszną furiozę. Szczepionką na to okazała się komedioza. Mój gość właśnie serwuje dawkę przypominającą o sobie. Moi drodzy, Mateusz Damiecki, cześć, dzień dobry. Ja się non-stop muszę doszczepiać. Się... Non-stop non -stop muszę przypominać. <laughs> Cały czas? To ile masz już tych kodów QR? No strasznie, od tych par dziesięciu lat to już sporo. Tutaj to Co ja trzeba... po... była, była jeszcze matka. Matko żono z z z z kochankoza jeszcze. Jeszcze była matko żono kochankoza. E, no tak, ale wiesz, powiem ci bo. Po e, ta... i jeszcze <laughs> były 40 latek, 20 lat później koza. Wiesz, aktor no, cierpi na wiele rzeczy. Tak, tak. I cały czas trzeba, wiesz, cały czas <grym> trzeba się uodparniać. Słuchaj, natomiast powiem ci, że i, i to jest uwaga, muszę to mm, powiedzieć, moja żona kazała powiedzieć ci, że jesteś jak wino. I ona powiedziała, że strach pomyśleć, co będzie, jak stuknie ci pięćdziesiątka. No... Że wtedy to już nie wiem, będą przypadki odejść no to wiesz, od mężów. To wiesz. pozdrów żonę. <śmienicza> Bardzo dziękuję. <śmienicza> eee, słuchaj, natomiast właśnie, bo chciałem porozmawiać o, najpierw, o, o, o tym, co zrobiło na mnie duże wrażenie, czyli yy, o Furiozie. Yy, a, yy, poszedłem na furiozę z takim jakby, wiesz, no trochę takim donsem, że wiesz, no polskie kino gangsterskie. To ładnie nazwałeś. No miałem taki lekki dons. Wiesz, takiego. No wiesz, miałeś. taki don, dons recenzencki, że już z góry idzie na donsany. Wiesz o co Ale chodzi. To jest świetne, dlatego, że ten dąs powszechny pomógł nam bardzo na naszej furiozie w ogóle, dlatego, że mhm. bardzo wiele osób postąpiło tak jak ty, takich osób, które mimo, że nie mają dostępu do, do publicznego okazania swojego donsu, tak jak ty mógłbyś to zrobić, to, to dzisiaj w dobie internetu każdy jest przecież mistrzem świata i okolic i każdy może napisać recenzję, więc mieliśmy sporo recenzji, zanim film w ogóle ukazał się w, w kinie. Już? Ale, tak, ale... ale poczekaj, nie, na serio, tak, że gotowe to tak, Ale czy, 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 ty sobie, czy ty sobie wypikasz teraz, jak ja coś powiem, bo ja zacytuję, nie, bo, to jest, bo to jest cytat. No, Najlepszą recenzję, jaką dostaliśmy to jakieś dwa tygodnie po premierze, to było tak. Nie jest chujosa jak pisaliśmy wcześniej. A, czyli odszczekane. Czyli odszczekane, czyli by było, rzeczywiście dostaliśmy konkretną informację, że to jest najgorszy film ever. Ja spojrzałem na zegarek, mówię i w kalendarz mówię, dobra, premiera za dwa tygodnie. Skąd oni to wiedzą, Nie? A później się okazało, że dostaliśmy taką taką odpowiedź, że jednak, że jednak przepraszamy i jest okej. Okay. No dobra, ale Mateusz, powiem, często spotykasz się, wiesz, bo jest to w sumie cholera gorzkie dosyć, że czy to jest jakby znak naszych czasów, czy na przykład wcześniej też coś takiego istniało, że grzebali ciebie właściwie yy, zanim wychyliłeś twarz? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest yy, taka natura ludzka. Ja yy, jestem, yy, staram, staram się za każdym razem być obiektywny, ale ten dąs, o którym ty powiedziałeś, jest niezależny od, od ciebie. Po prostu lecisz na fali, ulegasz stereotypom, żyjesz w takim stadzie, które ciągnie cię w jednym kierunku. Ja, ja szczerze mówiąc nie wierzyłem w polskie kino gangsterskie za bardzo. Jak nie, niedawno pojawiło się parę produkcji, parę tytułów, które trochę zmieniły moje zdanie na ten temat. Przecież o tym jestem gangsterem, prawda? Yy, tak. 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 I, i to, co, to, co zrobili tam koledzy, było naprawdę bardzo interesujące. I tak sobie pomyślałem, kurczę jeżeli nawet ja ulegam takim, takiemu właśnie stereotypowemu myśleniu, to co dopiero z ludźmi, którzy nie siedzą w tym wszystkim. Ja to najbardziej, ja to najbardziej zawsze tak, patrząc na to, co sam robię, sobie myślę tak: człowiek, wiesz, tam chodzi na te siłownię pół roku, później uczy się tych tekstów, później się zmienia, poświęca bardzo dużo, dlatego że poświęca ten czas, który mógłby poświęcić zupełnie na coś innego, i tu już nie chcę wyjść na jakiegoś super bohatera, ale nawet samo siedzenie z, z dzieckiem czasami naprawdę bywa przyjemne. A u przy, ciebie to przyjmie. już razy dwa, prawda? Tak, i to jest, to jest ten moment, kiedy, kiedy mógłbyś robić i ten, ten czas oddać zupełnie na coś innego robić zupełnie inne rzeczy. I, I pracujesz, pracujesz, później oddajesz to, później jest prost, postprodukcja, są oczekiwania, jest te trzy lata wyczekiwania, jest przecież pandemia. I nagle oddajesz film, i ktoś wychodzi i mówi, e, takie sobie tam. Słuchaj, do, do... ale wiesz co, to samo y, ostatnio, y, bo akurat mam kolegę, który pisze scenariusz z polskiego The Office, i dokładnie no ta. taka sama historia. No puścili jakąś zajawkę, która może, do, nie wiem, nie wszystkim się spodoba. I już jakby też gotowe były recenzje, a potem nagle cisza, bo wiesz, to wchodzi, nagle się okazuje, że. Że śmieszne. Film, że śmieszne, że fajne, że. że I co, co że zrobić w ten chwilę. I teraz, co zrobić z tym potencjałem tych biednych tak. recenzentów, tych wiesz, tej żółci? no Jak, jak ją z, Nie, wybrano, to można, Co z nią zrobić? Wiesz co, wiesz? To można przekuć i mhm. e, 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 odwrócić. Siła zostaje ta sama, ale mhm. zmieniamy wektor. I bardzo wszystkie na przykład brzydkie słowa zastępujemy pozytywnymi, <laughs> miłymi, ciepłymi, słonecznymi. Ale siła i prędkość przekazu pozostaje ta sama, tak, taki mam pomysł, ale z drugiej strony wiesz co, tak sobie myślę, to nie, nie należy za dużo o tym mówić, po prostu trzeba robić swoje. Jeżeli ty się pod tym podpisujesz, nawet jeżeli według przy takiej większości to jest złe, to jeżeli ty się nadal pod tym podpisujesz, uważasz, że to jest twój styl, jeżeli uważasz, że to jest twój, tak, tak jak ci w duszy gra i chcesz kogoś znaleźć, kto myśli dokładnie tak samo, to czasami wystarczy trochę mniej tych widzów. Oczywiście z komercyjnego punktu widzenia to nie jest zbyt, zbyt rozsądne, żeby w taki sposób robić, yy, yy, nie wiem, rozrywkę czy ko komercyjną sztukę. Ale jeżeli jesteś uczciwy wobec siebie, jeżeli wszyscy się na to zgadzają po tej drugiej stronie, to, to okej, okay. jesteś gotowy na krytykę. Dzisiaj każdy musi być gotowy na krytyk. Każdy musi mieć taką zbroję, bo nie zrobi nic. Wiesz, bo, bo, nie chyba zrobi każdy, nic, każdy, bo każdy, kto ma Twitter, każdy, kto ma Facebook i Instagram, może być recenzentem, prawda? No kiedyś trzeba było, prawda, pokończyć szkoły, żeby być recenzentem. Ja, z... ja nie mówię, że to też wiesz, było. Wiesz... Okej, okay, ja z super. Piotrkiem Wereśniakiem rozmawiałem kiedyś na ten temat przy okazji. Wereśniak, czyli scenarzysta, killera, prawda? I też reżyser potem słuchaj, myśmy akurat robili serial, tam Ryśka Satorskiego jeszcze trzeba byłoby spytać, jak to, kto tam dialogi, kto tam... No tak, ale ja pamiętam, że pomysł chyba był weryśniaka, jeśli chodzi nie o... Nie znam serial. dokładnie, ale, dobra, ale najważniejsze jest to, że Piotrek powiedział, Mateusz, robimy serial i musimy zrobić go w taki sposób, że ludzie, którzy dzierżą pilota, tak. żeby się zdecydowali akurat na ten program na, 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 ten, na ten serial, na tym programie bo oni pamiętaj mają taki czerwony guzik e, tak, z napisem tak, tak. N mają no. też trz, a, H, B i O y, w po, połączone a I konkurencja puszcza szybkich tak, i wściekłych <grym> i mogą sobie zrobić <grym> co <grym> chcą my musimy zrobić tak żeby mimo wszystko im się spodobać e, ja robię to w taki sposób, jeżeli umiesz lepiej, inaczej, to zrób swoje. No rozumiem. A powiedz mi sobie, co... Bo chciałem wrócić, wiesz, do, do, do furiozu, czyli Aha. do furiozy. Na jakim etapie poczułeś, że to, że, że, że to zagra? Czy to był scenariusz, czy jak zaczęliście próby, czy jak poszedłeś na siłownię? Który był moment, że ty poczułeś, kurczę, to jest chyba dobra rzecz, że to będzie coś ciekawego? Wiesz co, przeczytałem... Oczywiście, że trzeba najpierw przeczytać scenariusz. Jest takie stare, dobre powiedzenie, że ze złego scenariusza nie, nie ukleisz nic dobrego, a dobry scenariusz można, można i tak spieprzyć. Więc... <laughs> Rozumiem. Więc jeżeli już masz dobry scenariusz, to, to musisz go nie to na, nie możesz zadziałać na. Dobra, mamy super scenariusz, jedziemy z tym koksem. Tylko bierzesz scenariusz jak taki skarb i musisz bardzo delikatnie jak z taką wiesz, jak z takim odbezpieczonym granatem się spotkać. Pierwszy egzemplarz z Biblii, tak. troszeczkę troszkę tak. Musisz o to dbać i musisz, musisz sobie Ponieważ ten scenariusz jest na tym etapie już na tyle dobry i ma taki potencjał, to teraz nie można schrzanić tego na żadnym poziomie. Także ja w momencie, kiedy przeczytałem scenariusz, wiedziałem, że to jeszcze nie jest ostateczna wersja. Z tego, co pamiętam, Cyprian chyba 16 czy 13 wersji miał scenariusza. To jest dużo. Kursy, i nie którą jest, wtedy wybrać. Zróbmy 13 filmów i <laughs> puśćmy wszystkie. No tak. No. Pierwsza wersja chyba miała troszkę za dużo czasu, a i tak film powstał długi. W godziny. E, ponad dwie godziny, ale bardzo często ludzie piszą, że nawet nie zdążyli tak, tak, tak. Wiesz, się zdenerwować tym, że, że tyłek ich boli, bo nie bolał jakoś. Tak się wiercili cały czas. Bo, bo na, na ekranie jest sporo adrenaliny i usiedzieć nie można. No ty jesteś dużą częścią tej adrenaliny. Yy, także ja już wiedziałem, że to jest super, i że trzeba bardzo mocno teraz, wiesz co, konsekwentnie, krok po kroku tak po, podobierać różne sposoby na to, żeby tego nie schrzanić. I, yy, a później zaczyna się, jak już podejmujesz tę decyzję, że wchodzisz w to, to zaczyna się dopiero jazda i przygoda. I wiesz, i zaczyna się konsekwencja, dążenie do tego, żeby ten, ta trójka <grym> była o dwa centymetry większa. No bo tam, wiesz, oczywiście, tak, i tak i mięśnie i są, są dużą częścią tego wszystkiego, no bo to jest film o testosteronie, o dopakowanych chłopakach. Ale nie tylko, bo tam też jest charakter, wiesz. Zastanawiałem się, czy to jest tak, że te mięśnie zbudowały ci charakter, e, czy to było część, czy też jakby e, siła tego goldena, którego wykrołeś, jest gdzie indziej. Bo wiadomo, że ten wiesz, wygląd, luk jego, e, to jest duża część sukcesu, ale nie wszystko. Wiesz co, to jest trochę tak, że jak poobserwujesz na przykład siebie nawet, ale też innych, to, 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 to zdajesz sobie sprawę, że okładka to mimo wszystko dużo. Jest takie powiedzenie, żeby nie sądzić książki po okładce, ale sądzimy książkę po okładce. <laughs> e, nie szata zdobi człowieka, to nieprawda. Szata zdobi człowieka. Jak cię widzą, tak cię piszą. Równie tak przeciwstawne. Także e, tak słuchaj, Eee, chodzi o to, żeby najpierw nadać bohaterowi to, w jaki sposób inni go będą widzieć, a później chodzi o to, żeby sobie zrozumieć, czemu to robisz, po co to robisz, jakie są Twoje motywacje. Ja sobie to starałem się robić równolegle, nie to, że wymyśliłem sobie, jaki jest ten bohater, i później zacząłem go tworzyć, tylko najpierw zacząłem go tworzyć, a później się okazało, czemu on to wszystko robi, dlaczego on tak wygląda, czemu on jest łysy, czemu on ma złotego zęba i czemu. Jak do tego doszło z jednej strony i co to, że mu wybił to zęba kiedyś w czasie bójki, która ewidentnie przegrał, co to zmieniło w jego życiu? Że postanowił nigdy nie przegrywać. Już, postanowił tak? nigdy więcej nie dostać w pysk. A powiedz mi, słuchaj, ale tak z czego czerpałeś? Bo... No... No, jesteś kulturalnym chłopakiem. Z głowy, prawda? czyli z niczego. No właśnie. Tak <laughs> Natomiast mówię. wiesz, czasami ma się takich typów wiesz na osiedlu, że czasami ich się widzi w tramwaju. wiesz nie, takich, nie. Zwłaszcza takich chudych, bo, 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 bo to jest pewien typ, właśnie. Chudy to może nie byłeś, ale tak. Ży żyłka. żyłka. wiesz, bo też są ci tacy, co, jest co są walcami, ale też są takie agresywne żyłki, wiesz, które nadrabiają. To ja sobie go tak wymyśliłem, tak. właśnie, bo próbowałem zrobić masę, tak jak mnie poprosił reżyser, ale nie, 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 nie szło. Za każdym razem. Wiesz, do... jak na moje standardy, to ty masz tam masę, rozumiesz? To nie, to ja nie mam, bo ważyłem okay. pewnie dużo mniej niż ty w tej chwili nawet, więc nie nie, 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 posiadam masy. Ja ważyłem 72 kilo wtedy. O kurczę, naprawdę? Tak, także tam były czyste, czyste białko było, czyste białko ale są ludzie tacy i my o nich wiemy, tylko że wydaje mi się, że nie musisz aż tak bardzo ich zgłębiać bo strach ma wielkie oczy i to czego się boimy bo jest zawsze dużo większe niż jest w rzeczywistości także jak wchodzisz do takiego tramwaju albo autobusu, co ci podejrzewam jakoś nie grozi za bardzo, bo ja przestałem jeździć tramwajami i autobusami czasami na przykład wiesz, metrem coś to taki staram, staram tak. się czasami ale kiedyś, jak byłem młodszy, to, to, to pamiętam, jak bardzo dużo emocji wywoływało we mnie takie spotkanie takiego człowieka. Wchodzi taki człowiek, zachowuje się w miarę ostentacyjnie i, wiadomo, że tłuc, tak. ostentacyjnie i nie wiesz, co ze sobą zrobić jest to, jedna ze scen w furiozie jest taka, kiedy wiesz, wszyscy siedzą on, jedy, jeden, jedna żyłka kopie kopie człowieka i nikt nie wstaje, nikt nie chce pomóc. No to jest scena e, taka, no ja będąc w karcerstwie i jeżdżąc właśnie w łukatko i tak dalej, no par razy byliśmy świadkiem takich, takich sytuacji, także że chodzi ktoś, to terroryzuje cały wagon, prawda? Także tacy ludzie są. A powiedz mi, dostałeś kiedyś twarz od takiego? Czy w ogóle e, też się biłeś kiedykolwiek? Nie nie, 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 nie biłem się za bardzo. Znaczy, biłem. Raz, raz zostałem tak yy, skarcony yy, przy pomocy narzędzia yy, szklanego, o, nie. Yy, ale ono się nie rozbiło. Także wyszedłem teoretycznie bez szwanku. Oprócz takiej jednej sytuacji, że jak teraz się drapie tu, to tu mnie swędzi. Kurczę, tak taką mam. wiesz co, ja miałem doświadczenie, że też dostałem butelkę w głowę, yy, przy czym to było z tyłu, więc ja tylko miałem wrażenie, że coś mi się rozpływa po głowie, a to było szkło. Na tak jakoś, wiesz, dziwna rzecz. Yy, potem miałem zszywaną głowę, ale za wygląd z kolei. A ty za co? Ja za to, że tań tańczyłem z taką dziewczyną. Okej, okay, no po prostu klasyk. Słuchaj, a... Y I to taki wiesz, nadje 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 nadjeziorny klasy. A, nadjeziorny, tak, tak, tak. No, chociaż jest wtedy, gdzie uciekać, wiesz, ale to. Y było jezioro, ale, ale powiem, było czy... późno i ogólnie. Nie chciało <laughs> mi się moczyć. O kurcze, dobrze. Słuchaj, a powiedz mi o Twoich przygotowaniach, wiesz, bo nie chcę jakby tutaj tworzyć jakby podręcznika, ale wiesz z drugiej strony sobie pomyślałem, że gdyby założył potem po kanał, wiesz, bądź jak Golden, albo na przykład Golden Fit to myślę sobie, Żebyś byś miał wielu followers. akurat za to odpowiadał Mateusz Twardy. Taki mój y, y, przyjaciel, y, y, który mnie w, wytrenował do tego, mój trener. Ja to dzisiaj z nim ćwiczę i tak sobie myślę, że ludzie, którzy myślą, o zobaczę sobie, jak ktoś wygląda, i będę dążył do tego, bo sobie przeczytam y, jeden podręcznik na y, Facebook, a najlepiej na YouTubie mi niech ktoś powie, jak się odżywiać. To ja później dorzucę do tego plan treningowy tego kolesia takiego o tego i tego, i jak połączę sobie to w ogóle, wszystko <laughs> to nie, nie cholery. Po prostu musisz. Musisz współpracować z człowiekiem, który na ciebie patrzy i który, który widzi, czego do, który się na tym zna, który widzi dokładnie, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć konkretny cel. No i na przykład, Później... jakie miałeś mocne punkty od razu, jakie słabe? Na przykład ja byłem kiedyś świadkiem rozmowy kulturystów, że mu łydka nie idzie. Wszystko z budową. Ja... Ja stanęła łydka. Ja trójki mam super. To Trójka, znaczy czyli za, triceps. Zarówno ten triceps, a z, przy, z przyrodzenia, jak ja to z mówię. Z przyrodzenia czyli, masz. Zobacz, o, zobacz, widzisz? Ta trójeczka Just, jest nie robiona. To jest trójka, a, ja tak? półtora pokażę. miesiąca nic nie robię i zobacz. Jest, bardzo ładna. jest, ona sobie wychodzi do pływania, a łydeczkę mam od taką, że no kolarz się jej nie powstydzi. Ale za to mam y, problem z brzuchem, bo tutaj Maciek, y, prawda, tu się tak nawarstwia. Na Ale ja sposób. wiem, no słuchaj, to jest na przykład. Y, 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 Kla klatkę mam troszkę bardziej zapadniętą, więc muszę dużo nad nią pracować, żeby ona się rozeszła, rozszerzyła, wiesz, żeby podeszła do góry. Mam Stosunkowo niewielką głowę, więc nie można tutaj przesadzić, żeby tutaj nie było za dużo, żeby później łepek od szpicy, To jest to, co, co u mnie, to... prawdopodobnie jakbym kulturystą chciał zostać, to że muszę na to uważać, bo ja też mam główkę taką niej. Nie. No ale tobie jeszcze jest <grym> dosyć duży margines ale... bezpieczeństwa. Tak? <grym> <grymne> Także wiesz co? Jest, tak. jest taki niesamowity jakby sposób i przepis na to, w jaki sposób się zrobić, osiągnąć cel, który sobie zakładasz. Po prostu musisz się spotkać z człowiekiem. Samemu trudno. Naprawdę no jest może trudny. oczywiście się bawić, ale to jest jakby no inna historia. Wyobrażam sobie, że ktoś to... Tylko wiesz, kto ma czas, prawda? Chodzi mi o to, że no, ile poświęciłeś... No, ile treningów miałeś? No przecież to nie, nie wyobrażam, żeby to były dwa to był, w tygodniu. To było pół roku i codziennie, a hmm. czasami dwie... No tylko to jest moja praca też. To, to, no, ja to wiem, była inwestycja no. pewnego rodzaju. Kiedyś czytałem taki wywiad z matem Damonem, który mówi... Wy, proszę Państwa, nie rozumiecie, że to jest ciężka praca. Myślicie, że ja sobie chodzę na siłownię? No, chodzę sobie na siłownię, ale w momencie, kiedy masz ją wpisaną w gry plan między godziną 6.30 a 8.30 codziennie, każdego dnia, bo na horyzoncie jest film. To przestaje być to. Słuchaj, ja słyszałem, że dochodzi do rozwodów, na przykład, y, gości, którzy trenują triatlon. ponieważ żeby trenować triatlon, praktycznie się z... ich nie ma w domu. Oni na przykład wstają 6, 6 rano, nie odwożą dzieci rozumiem. do szkoły. To jest, bo... tak. to jest wyczynowy sport. I w momencie, tak. kiedy uprawiasz aktorstwo, które wymaga od ciebie trzymania formy, to też jest wyczynowy sport. Ale jeszcze tylko ci powiem, że spytałeś, jak przygotowałem bohatera, żeby tam nie było, że to jest tylko góra mięśni i spoza. Tym. Nie, nie, nie. Bo tak, właśnie jak ja wchodziłem już na te siłownie, to ja w trakcie tego jak ćwiczyłem i miałem do wykonania pewną serię podczas której no nie możesz cały czas rozkminiać dobra teraz kucne podniosę kucne pod, bo to trochę jak z tego do wdech wydech wdech wydech przecież nie musisz o tym myśleć żeby to y, robić y, więc ja jak już się wdrożyłem w ten plan treningowy, kiedy wiedziałem dokładnie, co mam zrobić, na przykład miałem skakankę albo wchodziłem po schodach. Skakanka nie jest, to jest, bo, bo ja trochę trenuję boks i widziałem, jak ty wywijasz tam na skakance, więc się zastanawiałem, kurde, przyspieszyli to, czy nie? nie, nie no to ja wielu pięściarzy widziałem, nie, nie widziałem wielu pięściarzy, którzy by tak zrobili, Akurat wiesz? z tym jest taka anegdota, że ja tak dużo ćwiczyłem na tej skakance, że w pewnym momencie mówię do Cypriana, mówię, Cyprian, kurczę, no... Weź mi wprowadzić jakąś scenę ze skakanką, bo później. <laughs> wiesz, skacze, skacze, i zostanę z tą skakanką jak jak, jak ten... z, angielskim. z Angielskim. Natomiast rzeczywiście, co, no to było kurde jak Floyd Mayweather. Ja widziałem jakieś treningi Floyda, to tak yy, super machę. no, super. I o to szło. I wyobraź sobie, że do tej sceny, do tej do tych 15 sekund tej sceny ja się przygotowywałem pół roku wyskakując około z tego co obliczyłem około 750 tysięcy skoków na skakance. Do tego Czyli do więcej tego przybyłeś powietrzu niż w pewnym momencie Słuchaj, taki, Ale też Zimą. W nim coś jest jeszcze dodatkowego, mianowicie taki, wiesz, jakby no, stan takiego wiecznego nakoksowania. Czy to jest tak, że myślisz, że to ciało przenosi trochę, no, narzuca ci jakiś rodzaj agresji, wiesz? Bo to w oczach, Ach, no, tak, wręcz tak, ma tak. wrażenie, jakby się lampy paliły, wiesz? No. wiesz co, z, z tego typu yy, doświadczeń, no to przedtreningówka, bo ja nigdy nie. Yy nie, no po, wiemy, nie podejmowałem. No, jesteśmy harcerzami. No. Nie, podejm to jest nie, nie rozmowa. podejmowałem. I teraz yy, tak sobie myślałem, kurczę, jak to zrobić, żeby nie spróbować, a żeby było tak samo. Nagle się okazuje, że ta adrenalina, którą tworzyłem w sobie dzięki temu ćwiczeniu... E, dzięki temu, że byłem non-stop fit. Ja wstawałem o godzinie trzeciej i byłem w stanie zrobić, nie wiem, 25 pompek na jednej ręce, pójść spać y, później, żeby tylko, wiesz, żeby tylko rano obudzić się w, w, w dobrej formie. Ja miałem dwie, dwie jednostki treningowe przez ostatnie półtora miesiąca, przez miesiąc Yy, przez miesiąc to codzi codziennie. Dwie jednostki treningowe dziennie. Rano. Słuchaj, a i co wieczorem. na to domownicy spytę że to... moglibyście rozmawiać ze dwie godziny. A okej, okay, dobra, Więc czyli nie... już taki jakby ty wychodzisz, zamykamy i potem rozmawiamy o trudach. Tak, tak nie, był, nie było łatwo, ale skończę tylko, że jak już skakałem na tej skakance, to ja kminiłem jego. To nie to, że przychodziłem do domu i sobie rozpisywałem no tak, wszystko, tak. że ja starałem się to robić równolegle i doszedłem do tego, ja to powiedziałem w paru wywiadach, nie będziesz pierwszy, ale wybacz, ale ja w pewnym momencie nie przychodziłem na siłownię jako Mateusz, który przygotowuje się do Goldena do zrobienia postaci, tylko przychodziłem jako Golden, który przygotowuje się do ustawki. Super. Słuchaj, a co współćwiczący? Co współćwiczący? Jak ciebie odbierali? Bo to wiesz, respekt na siłowni... Czy... Wiesz co, można by rozpisać to na takim <laughs> bardzo fajnym diagramie, że na początku wchodziłem, byłem po prostu niezauważalny. Mimo, że, że paru parę osób tam, mam wrażenie, jak się później okazało, dokładnie wiedziało, kim jestem, bo tam oglądali wow, właśnie czy matki, żony i kochanki to byli tacy, wiesz, czy nawet ktoś mi tam zwrócił uwagę, że grałem nawet w Klanie. Poczekaj, ale wow, to kurcze to, to jest 51 rok. No to i co, i tam ćwiczyli ci, którzy oglądali wow, i wtedy już też ćwiczyli? A nie, no tak, ja w tym sensie, bo nie no. musiałem, że on, Rozumiem. No Łagam cię, to byli, to, to byli moi tak. równolatkowie ludzie, a, no tak. którzy, no tak. którzy razem ze mną dorastali, a ja razem z nimi, tylko ja nie wiedziałem. No właśnie, o ich no bo to wtedy było no ile mia No dokładnie, no poczekaj. Bo I, teraz, coś... I wiesz, i na początek te pierwsze dwa tygodnie to były karkołomne. Po prostu przychodziłem i czułem się, jakbym było 15 osób na siłowni, miałem wrażenie, że jestem jeden, tylko nie mogę. Skorzystać z żadnego y, tam, b, wiesz, b, 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 nie wiem, y, urządzenia, tak. dlatego że wszystko, wszystkie były zajęte, nie? Ale nikt, to nie to zwracał, koło, ale, ni, ale nikt nie zwracał uwagi na mnie, więc byłem jak, jakby sama, nic z niczego nie mogłem skorzystać. Później się tak zaczęło, że kurczę, y, że, że, okej, okay, to, 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 to ty tam. Ten Maciek Damiński, nie? Ja mówię, Maciek to jest mój tata. No, mówię, tam, nieważne. <grym> a później było na zasadzie tak po, po półtora miesiąca było, ty, ty już byłeś dzisiaj rano. Ja mówię, no byłem, ty też. A on mówi, no tak, ale ja to ten, a ty. Co właśnie? Co? I ja mówię, no przygotowuję się do tego, ale jak się przygotowujesz? A później jak już byłem w zdjęciach, się wdrożyłem, już się obciąłem, to kurde, ty jesteś stary. A później było Mateo, chodź, chodź na chwilę. Ja, <grym> ja powiem. chcesz tu mieć więcej? Więcej, albo tu mieć więcej, bo to wiesz no. a ja wiem, słuchaj to ja pamiętam po tygodniu kiedyś tam jak miałem jakiś epizod właśnie na siłowni, że po tygodniu już podszedł do mnie koleś i powiedział, że nie widzi żadnych efektów i może by mi pomógł, wiesz o co chodzi, a ja mówię, ale zaraz także i to jest takie bardzo specyficzne, wspaniałe, wspaniałe środowisko, które, które ma tam swoje cele do osiągnięcia, mają swoją gadkę w ogóle, mają... A jakie wieś... na przykład słownictwo, coś nowego? Bo ja tam pamiętam, że żyły to kable, tam coś to czajniczek, kaloryfer, czy teraz jest coś nowego? Nie ja wiem, ja ten dowcip bardzo lubię, co robisz w Sylwestra, nie? Bo ja... bo ja brzuch i dwójkę, <laughs> Słuchaj! Albo, a... albo jeszcze, po co robisz brzuch? Przecież z brzucha nie można... Ale Mateusz, wiesz co, powiem Ci tak, bo yy, 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 to jest. No powiedz, dzwonią po tej furiozie do ciebie? No, dzwonią po prostu, <laughs> stary, tak. Ja wiem. To jest to ten jest... kazus pod tytułem, że robisz coś naprawdę jedynego w swoim rodzaju, i później jest takie. Ja wiem, ja wiem. Nie, wiesz co, mam swoją pracę taką z rozpędu, którą wykonywałem wcześniej. Mam swoje dwa seriale, mam, wiem, no eksploatuję tak. przedstawienia teatralne, z którymi nawet teraz jeździmy po, po, znów po Polsce. No, znów jeździcie, właśnie. Po tym ciężkim okresie. Teraz jedziemy do Poznania, słuchaj. A w zasadzie byliśmy już w Poznaniu. Ale mówisz z Polonią? Tak, yy, tak, tak dobrze. Tak, z Polonią, tak. czyli 50 twarzy... Yy, nie czyli to jest... Klaps 50. Tak, klaps 50, no właśnie, dokładnie. Także staramy się jakoś utrzymywać na powierzchni i pokazywać widzom, że, że jest ciężko, ale jesteśmy do ich dyspozycji. Mam jakieś tam propozycje, ale to takie patykiem po wodzie pisane i taką jedną chyba poważną propozycję nowego przedsięwzięcia teatralnego, także... Słuchaj, no. Mi się Tyle lat pracy i myślę, że, że zawsze mi się jakoś udawało wyjść obronną ręką fajnie, że mówię właśnie po fruierze. Zawsze udawało mi się wyjść. Nie, nie z takiego nie. impasu jeszcze. Nie, nie, nie. To, słuchaj, to bo, bo, bo ja, ja to bym, gdybym wiesz, miał jakieś produkcje, ja to bym od razu zadzwonił, dlatego że tam robisz coś takiego, co, co po prostu myślę sobie, że no, no. Wielu aktorów by marzyło, żeby zrobić coś takiego na, na planie, I to jest absolutnie Ale pełen... to jest nic prostszego, jeżeli dostajesz producenta, który. Wie, że nie da się zrobić tego w trzy dni, tylko wie, że trochę więcej czasu na to jest potrzeba. To jak no masz właśnie, takiego producenta jest... i takiego reżysera, to, 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 to nic ci nie jest. Cześć, bo problemem filmów czasami jest to, że one muszą powstać w ciągu miesiąca, a miesiąc tam napisały się pół roku wcześniej. Szybko trzeba. To nie, to ten, ten pośpiech tutaj w ogóle nie, nie jest wskazany w, te, w takim przypadku. Jak robisz film, to, to troszkę jest zupełnie czego innego potrzeba. Pytanie też, jaki, masz, jaki chcesz osiągnąć cel, oczywiście, ale to nie jest pytanie do aktora, który często nie ma, nie ma za bardzo e, wyjścia, dlatego że dostaje propozycję i teraz nie przyjmiesz ją. ją dla, dlaczego jej nie przyjmiesz? Dlatego że nie zgadzać się ilość czasu, który otrzymałeś od producenta na, na, na przygotowanie. Producent mówi, no nie mam tego czasu. Dostaliśmy kasę z pif Musimy to zrobić Szybko, już tak, teraz. Tak. Musimy wydać te pieniądze. Albo robisz, albo nie. To weźmie kto inny zacząć. Czy tak samo jest z Planetą Singli 8 historii, że też... Mszy, dostałeś... <grym> Wiesz co, to był troszkę inny kaliber. Serial na Kanal Plus. To, to. Był, to, to nie jest serial. To jest taka seria Seria. Tak. ośmiu e, filmów. oddzielnych. Tak, ośmiu filmów. W, tam, w każdej historii jest inny e, reżyser e, e, i operator i in, inna obsada jest. A tak naprawdę łączy je to, że, że ta planeta singli jako aplikacja randkowa jest wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich ośmiu historii. E, i, no i miłość, która gdzieś tam się pojawia, tylko taka dziwna miłość. Ja, 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 ja po nagraniu tego filmu zdałem sobie sprawę, że no, w dzisiejszych czasach bez tych aplikacji randkowych byłoby krucho. A właśnie Dla od czym to się różni? Sobie? Dlaczego one teraz są nam pomocne, a dlaczego kiedyś spotykaliśmy sympatię pod trzepakiem? Bo nie było interneta. No, wiadomo, no, ale, ale myślisz. jak że... jest, to czemu z tego nie skorzystać. I myślisz, że to jest okej? Okay? Że, że, że... Nie, myślę, że to jest tak, że y, przyszedł internet i wszyscy wiemy, że od tego momentu wszystko zaczęło. Biec z górki na no, pazurki, tak, tak, tak. całe nasze życie. I nagle okazuje się, że coś, co jest najważniejsze a prokrastynacja to jest y, termin znany nam wszystkim nagle to, co jest najważniejsze, jest odstawiane na sam koniec. To jest coś niebywałego. Jest taka teoria, że są rzeczy ważne i pilne i teraz jest takie taka poczwórna tak. permutacja Może, że, że najpierw robimy najczęściej rzeczy nieważne i niepilne. I, i, I tym to jest. Y później robimy rzeczy y pilne i nieważne, później robimy rzeczy y pilne i już się pogubiłem. Naj koniec jest tak, taki, tak, że tak, naj tak. najczęściej na sam koniec zostawiamy rzeczy ważne, pilne lub niepilne. Rozumiem. I teraz chyba każdy z nas zgodzi się, że miłość. Powinna być w naszym życiu najważniejsza, ponieważ to miłość daje nam szczęście, dzięki miłości możemy przedłużać gatunek, dzięki miłości istnieje cywilizacja, dzięki miłości mamy. Podniety, y, radość, y, czerwone policzki i wewnętrzne szczęście. Zbra y, brak miłości y, jest w polityce. Tak, I, tak i widać co się dzieje. Tak, wtedy. tak. I na, nagle się okazuje, że coś co jest najważniejsze dla nas w życiu odkładamy na sam koniec. I teraz przychodzi ci w, z pomocą taka aplikacja, dzięki której możesz... możesz nie nadwyrężać swojego wolnego czasu i zrobić to w miarę szybko i w miarę na skróty. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Kurczę, ja naprawdę nie wiem. Jak zobaczyłem um, parę par, które... I znam tak, parę par, które internet. się tak połączyły. To jest to jest... cza z czatów może nie, ale z no jakichś To jest grup... super, tak. to jest fantastyczne. Tylko ja miałem akurat to szczęście i wydaje mi się, że to jest szczęście, że poznałem moją Paulinę akurat w pracy. No ale może się okazać, że ktoś sobie myśli, kurczę, poznać swoją kobietę w pracy też bez sensu. Także. Ważny jest efekt, jaki jest osiągnięcie. Słuchaj, moja małżonka powiedziała, kurde, Szymon, na dobrą sprawę, jeżeli miałabym odsiać tych paru typów, których gdzieś spotkałam kiedyś na rankach, którzy od samego początku, nie wiem, nagle mnie informuje, tak. że, że najważniejsze jest dla niego żużel, a ja nawet nie wiem, co to jest, wiesz o co chodzi i godzinę mówi mi o żużlu, no to byłoby to w aplikacji, wiesz o co chodzi. No, interesuje się żużlem, to ja nie interesuję się nim. No. Ale akurat, akurat w, naszej, w naszym odcinku, w naszej. W naszym Czy ty filmie? jesteś epizodem trzecim? Tak. W naszym filmie akurat tam jest jeden problem, że y, moja partnerka, y, z którą mógłbym mieć długie, piękne życie, w, jedzie na, tej, na, tej, na tym spotkaniu face to face, jedzie takim totalnym sekatorem. Po prostu ja robię tak. A i ona yeah, tak, solisz tak, tak, w tak, ogóle tak, tak. pieprzysz, za dużo tego dobrego, nie dbasz o siebie, jesteś beznadziejny, jesteś bez sensu, w ogóle no właśnie, spadaj. Bo, bo ona robi testy, tak zwane, czyli Rektor oprócz testy, yy, 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 tak zwanej aplikacji, yy, bo też jest, że ona jest yy, chemiczką. Tak. I robi testy, prawda? Czyli testuje wszystkich yy, ona, te, ona tak, robi papierkiem lakmusowym w pracy sobie, tak. sprawdza wszystko, a później przychodzi na takie spotkanie twarzą w twarz i zaczyna ten, papier, ten papierek wkładać we wszystkie dziurki swojego, kurde, biednego, m, potencjalnego m, przyszłego męża. I on jest bezbronny, bo on nie wie, że ona ten, ten, ten test... No i właśnie, i o tym to jest trochę ten, ten odcinek, że pozory mylą, prawda? Że czasami może się okazać, że kogoś skreślamy na samym początku, prawda? No, to... no i o to I chodzi. ten żurzel się może okazać, że, że wiesz, no jest nie ma... ważny, ale to nie znaczy, że nie ma miejsca w twoim życiu na coś ważniejszego. Słuchaj, wiesz, ja tutaj trochę z tym żurzem tak śmiesznie, bo mój ojciec kochał żurzel i niestety ten związek nie przetrwał. Ja się z niego urodziłem, ale właśnie moja mama musiała chodzić na żurzel i znać wszystkich zawodników. I, I powiedziała mi po latach, dlaczego ja musiałam się uczyć jakichś, wiesz, gości, który na motorach, wiesz, pożużluje. No że. widzisz. To nie wytrzymało, ale u, no. u niektórych daje radę. Także słuchaj, dla mnie jest ważne, że, że y, ludzie szukają różnych sposobów, żeby znaleźć tę, tę jedyną osobę, z którą chcą być. Co nam przyniesie przyszłość? Kurczę, ja myślę, że nam się nawet nie śni, w jaki sposób ludzie będą się dobierać w pary za 30 lat. Kurczę, może w ogóle będzie jakiś taki chip. Może się Oczywiście nie będą dobierać ten z tej szczepionki będzie chip, który jakby... No wiesz, AstraZeneca spotyka się z, nie z Moderną, tylko z Astrą, no. <ścoughs> Find your match. <ścoughs> Słuchaj. Chip, który będzie w tobie biegał i przyciągał, wiesz, drugą osobę, która będzie dostawała ciepło-zimno. Ciepło-zimno, ciepło-zimno. No. Słuchaj, ale tak, ty jesteś tam Adamem, yy, twoja... Yy, I mam no, wąsy. Masz, właśnie, i ten wąs, słuchaj, ten wąs, cudownie ci z tym wąsem, hipsterski. bo nie jest trochę hipsterski na maksa. Teraz wąs... Moja żona go nie znosi prywatnie. Słuchaj, wąs wraca teraz w wielkim stylu. No widzisz, ty miałeś wąs, ja mam wąs. A, okej, okay, no właśnie, i, 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 i w, taka listewka, fajnie zawsze. Widzisz, że nie masz żadnych pytań. <laughs> nie, bo mi piszą, co to opowiadało. To wszystko przyszło. No, to w to producent wiesz, wszystko wysło. Wąs jest boski e, i miał też spowodować, że, że ten mój bohater no, nie jest taki, taki sztywny, jakby mógł być, wykonując ten zawód, który wykonuje. Robiliśmy wszystko, żeby go połamać, żeby nie, 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 nie było wiadomo od początku, kim jest, czym się zajmuje. No biedna ta, ta, ta bohaterka grana przez Mariankę. No biedna, dlatego że, że no kurczę, taka uciekła jej przepióreczka. No. Słuchaj, a powiedz mi właśnie, czy ty masz jakieś wspomnienia przykład, ze swoich nieudanych Randek, jak robiłeś wrażenie na dziewczynach? Ja pamiętam, że miałem rower wagant jedyny w okolicy i to był jakiś punkt. Czym innym nie nadrabiałem, to tym. A znasz historię jak Wojtkowi panu Wojciechowi Manowi, przepraszam. Ukradli kiedyś rower i na tym skończyła się jego przygoda ze sportem. <laughs> jak uciec ty... tobie widać masz go dzisiaj ten rower. Nie mam wrażenie. Sze, nie, ale to prawda wisi, wiesz? To prawda, mam go wisi to, to nie cudowne. jest, ale wagan wisi. A ty miałeś to, jak, jak ja to ty? Ja miałem. Yy, ja. ja z, chyba czasami nie, nie do końca dobrze lokowałem swoje emocje. Ja e, pamiętam taką, taką res, restauracyjną moją przygodę, że zaprosiłem dziewczynę do restauracji, tylko takiej trochę nienowoczesnej restauracji. Do, do, poszliśmy do mozaiki. Jezu, to już chciałem właśnie powiedzieć. Wiem na końcu, jest jakąś finezję. Mo, czyli mozaika była na ochocie. Nie, nie, ona jest tam przy, przy matejce. A, dobra, dobra, bo y, tam była w, inna. W polskim oku, tak? Dobrze, okej. Okay. Mozaika, ale no brak. No, no. I, i tak chyba trochę tam wiesz przytrąciło troszeczkę i jakoś nic z tego... Ale jakąś i kawę? Dana. Coś takiego było. Tak, jakoś, nie wiem. Tak, próbowałem, <laughs> wiesz, tak. A, a miałem chyba z 18 czy z 19 lat. No tak wiesz, gdybyś próbowałem. był w, w aplikacji napisał, zabieram dziewczynę do mozaiki, albo mój, kocham... bohater, mój bohater kocha bogracz i on szuka cały czas węgierskiej restauracji, a ona go zaprasza do włoskiej. No właśnie, co czyni faceta facetem? Tak, czy kuchnia, bo na przykład bogracz to jest, zdaje się, taka... Yy... Śmiermiężna, węgierska. Dokładnie, yy, mięcho, yy, wszystko, wszystko, tam wszystko tam jest. To z jest z taki wczoraj, kociołek. To jest... Tak. Wszystko z to jest taki gulasz, coś takiego, prawda? No każdy, każdy, wiesz co, każdy naród oszczędny ma w swoim menu taki bogacz. Dokładnie. E, także e, mój bohater jest męski, dlatego że jest odpowiedzialny, dba o innych, e, nie myśli tylko i wyłącznie o sobie, a na takiej randce, gdybym mu dała dojść do głosu, to by się dowiedziała, że ma tak. Tak napięte i ciężkie życie, że czasami naprawdę potrzebuje bardzo szybko. Po prostu zjeść, napić się, pójść do kina i poprzytulać. Okay. E, tylko on chciał, on chciał to powiedzieć, ale nie zdążył. Nie zdążył. Ale nie zdążył, dokładnie. Saj, y, wiesz co, y, widziałem twoje zdjęcie y, 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 w szpilkach. Y, y, uh -huh. y, pamiętam, że się zastanawiałem... Y, y, jaki był powód, wiesz. Co prawda, no mamy w Polsce dyskusję, jaką mamy właśnie, no, dla jednych wzorem faceta stuprocentowego jest jakiś, prawda, narodowiec, który zje kebaba, mimo, że to, jak wiemy, jest obce teoretycznie kulturowo. I nagle pojawiłeś się w szpilkach, jeszcze dzierżąc swojego synka Aha. w ręku i, i napisałeś właśnie o... W dwóch. W dwóch, tak, tak. Bo, poczekaj, bo znowu zaraz się poleje hejt. W dwóch. Bo jakby było w jednym i w szpilkach to by Nie, nie, jedyny. nie, w dwóch, dwóch, dokładnie. I się zastanawiałem, dlaczego, jaki był powód? Powód jest taki, że mam określone stanowisko co do, tak. co do tego Czego należy zabraniać ludziom, a czego nie należy im zabraniać. Jeżeli. Tam wszystko jest w tym klipie. Ja serdecznie polecam tym, którzy no to nie jest widzieli tego klip, serapaty takiego zespołu. Po, polecam. To Trwa ponad trzy minutki, a, a raczej chyba w ogóle trzy minuty. I jeżeli ktoś chce zobaczyć, o co nam szło w ogóle z tym przekazem, to, to te trzy minuty można poświęcić. Chodzi o to, żeby żeby. Tak, ja, ja patrzę na przykład na kulturę drag queen Zafascynowany całkowicie Bo zagrałeś w klipie y -y, drag queen Tak, ja y, patrzę na ten świat Zafascynowany, dlatego że dla mnie to są Tak kolorowi piękni ludzie Którzy mm. emanują y, Czystym dobrem y, Że dorabianie do tego jakiejś Ideologii jest czystą złośliwością I brakiem y, Brakiem researchu y, Brakiem empatii Taką złośliwością i tak, taką chęcią postawienia muru, że y, tylko my m, mamy słuszność i pe poza pewien schemat nie można wychodzić. I nagle okazuje się, że ci ludzie, y, którzy chcą tak być szczęśliwi, tacy uśmiechnięci, bo to na tym polega ta kultura, przebierają się w kolorowe ubrania, zakładają sobie tak, peruki, no to jest, tak. emanują tym. Nagle tak. się okazuje, że żeby to zrobić, oni w tym domu muszą wypłakać Wybuczeć, yy, wy, 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 powydzierać sobie włosy yy, z rozpaczy, z rozterki. Czemu? Czemu tak jest, Że, żeby tyle radości można było zobaczyć na ulicy czy w klubie, Nagle się okazuje, że ta, za tym stać musi tak, tak ogromna, bez, bezbrzeżna w zasadzie tragedia każdego z tych, z tych ludzi. Zwłaszcza tutaj w Polsce, czy w, w, w innych krajach, w których te standardy nie są, nie są przyjmowane do wiadomości. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych, w Pittown, w Provincetown, koło Bostonu. Trafiłem kiedyś do miasta, które całkowicie do, dopływa się tam promem na takim cypelku. Nagle się okazuje, że wkraczasz do miasta, w którym ty jesteś obcy, ale nikt nie daje ci tego do zrozumienia, że jesteś obcy. Wszyscy mówią, zapraszam, wchodzisz do restauracji, yy, yy, jedzenie podaje ci, yy. Facet w 12-centymetrowych szpilach w miniuwie, wymalowany jak paw z uśmiechem. E, drugi zaprasza cię na show wieczorne. E, tutaj dwie dziewczyny idą za rękę, dwóch facetów idzie za rękę. I ty idziesz i masz sobie takie, takie, takie pytanie sobie zadajesz. Kurczę, gdzie ja trafiłem? Ale nie czujesz się obco. Wszyscy mają tęczowe flagi na domach i wiem, że to się w Polsce nikomu nie. Nikomu... Ja ostatnio znaczy, tęczowe znaczy, flagi widziałem nie. w Islandii słuchaj, która jest krajem yy, pasterzy rybaków i no. yy, yy, i, i, I flaga tencowa wisi na stacji benzynowej, flaga tencowa wisi przy restauracji. Nikt nie ma z tym w ogóle. Słuchaj, dla mnie... I nie jest to nawet rodzaj, że, że to święto i to, to nie jest rodzaj manifestacji. Dla nich to jest po prostu normalne. Dla wiesz? mnie postrzeganie, postrzeganie tego, jak, jak jakiegoś, wiesz, czołgu, który zagraża e, naszej polskiej e, tożsamości e, jest, jest głębokim nieporozumieniem. Tak, takie ja mam przeczucie. Słuchaj, a gdyby Golden y, spotkał y, drag Queen, y, czyli ty Golden spotykasz drag Queen z, z teledysku Sarapaty? Ale zobacz, mój Golden to nie jest narodowiec. Nie, nie, nie. Mój Golden to nie jest. To jest chłopak, który. Testosteronowiec. Y, to jest to steronowiec znaczy bardziej. W zasadzie nie wiem, czy on w ogóle zwróciłby uwagę na, na, na tak, bo on jest bardzo mocno skupiony przede wszystkim na, na sobie. sobie. No, tak. Ale zobacz, żeby on tam miał jakąś stałą partnerkę. Może w ogóle można było powiedzieć, że y, w przypadku Goldena Twurioza jest filmem, filmem o miłości? Chyba nie bardzo można powiedzieć. Golden jest zakochany, ale w samym sobie. Czekaj, no bo właśnie, bo jeszcze, bo jeszcze dojdziemy może do tego, że Golden y, może. Y, nie, Golden ma, jak się głęboko naprawdę zwrócisz na to uwagę, ja sobie tak wymyślałem, że Golden ma w każdej scenie inną dziewczynę. Tylko że okay. to. To, to dobra, dobra ginie. Dlatego, że się okazuje, że to nie jest podstawa. Ale są trzy sceny, jak naprawdę się nad tym skupisz, że Golden y, całuje się z trzema różnymi dziewczynami w trzech różnych scenach. Także dla niego. To Może nie ten jest... typ dziewczyny jest tak podobny, że ja po prostu miałem wrażenie, że to jest jedna. Wiesz co chodzi. Yy... Nie, wiesz co? Yy, Okej. Okay. Yy, jestem, jestem za tym, żeby każdy mógł emanować swoją e, energią i pod warunkiem, że nie krzywdzi drugiej osoby, do niczego jej nie zmusza. Jest takie powiedzenie, że wiesz, wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. No, właśnie. no ale żeby, tak. żeby panowie w czarnych flekach z zielonymi flagami przychodzili na, na, wiesz, na podwórko i szurali dzieciom y, po, y, po takich obrazkach, które czteropięciolatkowie rysują na chodniku, że Tęczowe tęcze na przykład dzieci rysowały y, tym kredą. Y, no tak. I tak widziałem tak. ten filmik, jak przyszło takich dwóch drabów i nie będziesz mi to kurde rysować no to. Y, flagi. Wiesz. Słuchaj, a może w ogóle tak pomyślałem sobie, że skoro te y, 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 szpilki i tak sobie pomyślałem, że może y, y, wiesz, w ogóle jakby politykom dacie na takie wieś, zadania, na przykład, żeby ponosili ciąże, wiesz, y, y, albo żeby właśnie założyli wiesz, szpilki. Jakby, wiesz, bo ci, którzy du dużo mówią właśnie o tych, co mają zrobić, na przykład kobiety za to, jeden, to bardzo... po, jeden próbował powiedział, że słodniej i w końcu się chyba okazało, że nie się nie udało. który, który? No, ten od, yy, yy, od edukacji. A, no tak, okej, okay, dobra. Chyba tak. poległ. Chyba, Chyba po, Ale jakby się przygotowywał tak jak ja do furiozy, to by nie poległ. No dobra, ale powiedz mi, bo tak, mówi się, wiesz, że facet, który, wiesz, że to są stuprocentowi, bo ja zawsze się zastanawiam, gdzie jest ta, wiesz co, granica, znaczy co czyni faceta stuprocentowym facetem, gość, który po prostu dba o siebie, pakuje, przed, patrzy na swoje mięśnie, ogląda siebie, masuje, bronzer nakłada, no przecież... Wiesz, no. Zimno mi się zrobiło, nie wychodzę. Patrzy z, patrzy z zainteresowaniem na swojego kolegę, który y, y, ma ładniejsze mięśnie, gładzi te mięśnie. No i teraz co? Nadal jest tym stu, teoretycznie, wiesz, stuprocentowym? Co on właśnie powinien gardzić piękno, pięknym Boże, ciałem? A jakie to ma znaczenie? No nie ma żadnego, ja nie wiem. Żadnego. Ale to tak jak sam siebie wiesz, nie, nie mam ma pytań. Nie mam pytuję siebie. No. Ja, dla mnie to jest tak. wszystko, co zwraca moją uwagę, oznacza, tak. Że mnie gdzieś tam poruszyło, że no wyrwało się spoza zwyczajności. No jakbyśmy mieli za każdym razem wieszać e, e, każdego, kto wymyka się spoza normalności, codzienności, takiej zwykłości, to nie byłoby za fajnie. Możemy się mu przyjrzeć, możemy się. Dopóki wiesz, nie wymachuje ci e, e, przed twarzą ci nie kazę. czymś. Prawda. Czymkolwiek. Nie wiem, czy to jest dłoń, czy to jest tak, co tak, innego. Tak, dopóki tak. Nie, nie, nie ma. Tak, no tak, Jeżeli to... pod warunkiem, że Ci to oczywiście by przeszkadzało, to wszystko jest ostatnio. To wszystko jest okej. Okay. Ja jestem, wiesz, ja przychodzę teraz na siłownię. Są dziewczyny, na przykład, które są zbudowane tak, że Golden to w ogóle pikuś, w ogóle nie stał w swojej najlepszej formie. Prawda? No tak, tak, to prawda. Mówi, która mówi, kurczę, no kiepsko, jest kiepsko, a, tutaj <laughs> wiesz, a do zawodów jeszcze tylko <laughs> dwa i pół miesiąca. Ale jest kiepsko i widzę, jak ona muszę sobie jak to i słuchaj, no to jest. To jest dla mnie fascynujące, że ktoś ma taką pasję, że ktoś tak mocno do, do, do tego dąży. Czy to jest fitness, czy to jest kurcze, inny zawód, który uprawiasz z pasją. I cały czas o tym mówisz, gęba ci się nie zamyka na ten temat. To jest, ty wyglądasz na przykład świetnie. Wszedłem, od razu tutaj sobie pomyślałem, kurczę, jak ty to robisz, że niby takie, ni, że niby on posą, a, a jednak a, wszystko do właśnie. siebie pasuje. Ale to jest być może ten mój pierwiastek kobiecy. Bo na przykład no to, moja żona twierdzi, ale, ale nie, ale to. żona zawsze twierdziła, że ja gdzieś tam y, 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 w jakimś tym jestem, jestem, jestem kobietą. Ale wyglądasz kobietą. cholernie męsko. No, a z jednej strony jestem po Co wręcie... to znaczy męsko, nie męsko? Ja no bardzo, właśnie, co to jest? Ja, ja, ja lubię bardzo ten taki obrazek Something went terribly wrong. Nie wiem, czy ja widziałeś mi... w internecie. I stoi a, taki Gregory Peck chyba w takim genialnie skrojonym garniturze, z zarzuconym takim ciemnym płaszczem. Wiesz, on chyba ma jakąś bardzo fajnie zrobioną fryzurę, taką klasyczną, tak. albo nawet ma, y, ma, ma kapelusz, a koło niego stoi, wiesz, łamany taki chłopak z takich getrach białych, w takich krótko-długich dług, trzy czwarte, nie wiadomo, jakich tych spodenkach, takie bufiaste tutaj rękawy, jakaś kofiura na głowie i taka minka i wiesz, something went terribly wrong. I sobie myślę, no dobra, z jednej strony tak, ale po prostu z drugiej strony trzeba to nazwać po imieniu. To jest klasyka, i jeżeli się ta klasyka no tak, podoba, to, no. to sobie hołduj i no sobie tak. tak się ubieraj i bądź sobie taki, a jeżeli jest tak, no to. No oczywiście. To, no to co, boisz Słuchaj. się, że twój syn będzie tak. A hołduj? powiedz właśnie, no to już jako no kurczę, mody tata. Dwóch chłopaków masz, Franek Ignacy. Młody ja... tata to ma 23 lata. <laughs> Młody w sensie starzem. O, może coś takiego, wiesz. Że... Bardzo ładnie ująłeś dwa piękne słowa. Młody starzem. <laughs> Czego oni Cię nauczyli? Bo ja jestem zwolennikiem teorii, że to dzieciaki uczą y, dorosłych, wychowują dorosłych. Yy, jeszcze mnie tego nie nauczyli, ale pewnej. Yy, pewnej... Cierpliwości, to no, z siłą rzeczy będą musieli mnie nauczyć. Jeżeli, Oha, tak. jeżeli chcę pozostać w tym gospodarstwie domowym, to będę musiał się zgiąć. A chcesz pozostać? Chcę, chcę, chcę. Taka <grym> jest moja wola. Mówię to wszem wobec teraz. Jest, jest ciężko. W no. takim sensie dlatego, że, że oni na szczęście nie są wklejeni jeszcze w te takie schematy, w które my siłą rzeczy jesteśmy wrzuceni, bo. Bo na tym polega dorosłe życie, że, że no musisz, wiesz, no, o którejś tam godzinie idziesz spać po to, żeby rano tak. dać radę. Dzisiaj A na wieś, przykład Dzisiaj Franek mówi, że nie, nie, nie chce zostawiać przecież. Czyle ma Franek? Cztery lata. I rozmawiałem z nim na ten temat. Mówię, słuchaj, ja idę do Szymona. Ja muszę zwaliłem na siebie. Po prostu nie, to, to no to ten... ja będę się teraz tą tłumaczył. Tak, muszę iść do. To jest moja praca w pewnym sensie. Nie. No tak, ale ja chciałbym, żeby, żeby pójść z, po, z tobą. Ja Do Szymona. masz? tutaj są inne dzieciaki. Nie. Jest, masz plastelinę, jest super. I nagle gdzieś tam w środku się kroi w tobie, bo wiesz, że musisz yy, musisz w ten schemat znowu zaraz wejść, bo masz ustawione godziny w kalendarzu. I nagle się okazuje, że dziecko nie, nie ma tego tego zmysłu, ani czasu jeszcze w tym momencie, ani tego, że jest coś ważniejszego niż bycie razem. Bycie razem z nim tu i teraz. Wytłumaczyliśmy to, sobie został w przedszkolu. Pozdrowy, myślę, że... Flanka, powiedz, a, że no, pozdrowie, pozdrowie, drugi jest z mamusią, wiesz, na, na, na próbach w tej chwili. W Toruniu, bo Paula przygotowuje nowy spektakl. I oni uczą takiego, z jednej strony czegoś, że gdzieś tam na koniec dnia są rzeczy ważne i ważniejsze, a z drugiej strony, uczą tej cierpliwości, że musisz rzucić wszystko i już. Tak, i a jeżeli konikiem, nie możesz... Jesteś konikiem, jesteś tam... Tak, ale jeżeli nie możesz tego rzucić, no to też ja będę musiał się nauczyć, że nie do końca zawsze trzeba mieć tylko i wyłącznie non-stop pretensje do samego siebie. No z takim poczuciem winy, no, zaczyna dzień od poczucia winy, od dziewiątej, że zostawiasz dziecko w przedszkolu. To się, to się nie da. Także staramy się u, u, wytłumaczyć sobie, co jest najważniejsze. Na pewno wiem, jak będzie dzisiejszy wieczór wyglądał. Mamy balony, które sobie wiesz, podświetlamy, mamy ciastolinę, Dobra. mamy ząbiki, wszystko jest. Tak jak, tak, jak być powinno. On lubi teraz jest na etapie kanapek, więc już wiem, jakie mu kanapki dzisiaj zrobię. Wiesz, obejrzymy te. A Mateusz, pięknie mówisz o tym, to, 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 to fajne słowa. Natomiast właśnie chciałem się spytać ciebie trochę zmienić temat na temat covidowy, mianowicie, wiesz co, właśnie Jestem. ostatnio byłem na koncercie... Jestem szczepionkowcem tak. i robię testy. E, dobra, ale ostatnio byłem na koncercie Ralfa Kamińskiego i tak się rozejrzałem się naokoło, tak jakbym zapomniał o tym, jaką mamy rzeczywistość, nagle Ralfa zobaczyłem... Rafała czyli kolorowego ptaka. Tak, dokładnie, właśnie tego gościa, który, bo dyskutowaliśmy o nim z moją żoną, e, wiesz, godzinami, strasznie go lubimy i tak, wiesz, rozejrzałem się, zobaczyłem parę tysięcy ludzi no może nie parę tysięcy w maskach i myślę, sobie, Jezu, co to za maski? Nagle tak jakbyś się odciął od tego, co jest. No. A to jest przecież rzeczywistość od dwóch lat. E, co ona w tobie y, zmienia i czy, czy widzisz jakieś, wiesz, tam f, co za rok, co za A dwa? No, się ja nie... Tunelu? No, wiesz co? Hmm, to jest bardzo skomplikowany temat. I ja mam swoje przemyślenia na temat pandemii, ale one bardziej... E, Wpłynęły nie na moje postrzeganie świata w, pandemii, w trakcie pandemii, tylko na moje postrzeganie mnie w ogóle w życiu. Tak, tak. Zdałem, sobie, zdałem sobie sprawę, że są rzeczy ważne, bardzo ważne i że są oczywiście ważniejsze od nich, ale na przykład straciłem dziadka podczas, podczas pandemii. Nie, nie do końca. Wiemy, czy straciliśmy dziadka z tego powodu, że miał COVID, czy straciliśmy go z, te z tego powodu, że COVID w ogóle jest, jest z tego tak. powodu, że system nie, nie jest gotowy na tak dużą. No, to o czym się osób, cały czas że, mówi. Że, tak. że te choroby współistniejące, y które de facto zabijają ludzi, y są gdzieś tam dużo mocniejsze i silniejsze i ważniejsze niż sam COVID, który się pojawił. To, że COVID sparaliżował całkowicie nasz system i nasze myślenie na temat tego wszystkiego. To, że ludzie le, lecą każdy w swoją uliczkę, i jestem w 100% pewien, że niektóre z tych uliczek są po tak. prostu ślepe, tylko nie tak. wiemy, które, bo każdy tak, z nas tak. dzisiaj ma wrażenie, że jest najmądrzejszy. Każdy z nas ma wrażenie, że jest naukowcem. Każdy jest profesorem. Każdy tak. może wejść do Wikipedii i powiedzieć: To przecież tu jest tak napisane, tak, tak. że szczepionki to, to i to. A inni powiem nie, zobacz, tu szczepionki to, to i to. Wiesz, to ja nawet z ust y, i... takich ludzi często inteligentnych, słyszę na przykład, wiesz, że na przykład bazują na, czy kto mi to ostatnio powiedział, a czy czytałeś list, y, list y, anonimowy list byłego pracownika Billa Gates'a, który krąży po internecie. Ja mówię, stary, podzieliście teraz cztery słowa, l, l, dla których ja nie powinienem w ogóle tego czytać. Wiesz o co chodzi. Ale z, Bo jakby, tak, wiesz, ale jakby z drugiej krążący, strony. Tak. Y, 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 ale z drugiej w internet... strony, mniej, mniej odpowiedzialność i namów kogoś. A nie daj Boże. No tak wiem później coś. Tak, tak. I, I to jest. Kurczę, kiedyś pewnie żyło się. Yy, prościej kiedy nie było tego dostępu do tej powszechnej wiedzy, nikt nie mógł sobie wywnioskować. No I właśnie. Teraz, teraz mamy coś za coś. Także. No tak. Wiesz co, staram się tego nie komentować, staram się tego nie. No, bo gdzieś tam przy okazji produkcji, które robię, jestem z różnych powodów, czasami falowo na świeczniku, i nagle ja się wypowiem i. No tak, rozumiem. Po co. Po co... Po co A i tak ma... się wypowiada z Mateusz. I tak, tak ma jakby znaczy wiem, na że temat swoimi wierszami LGBT w... tak. nie, mam, nie mam nic w zasadzie do, więcej niż, do powiedzenia niż to, co powiedziałem w tej chwili. Mam swoje grono zwolenników w związku z powyższymi, grono ludzi, którzy mnie za to nie znoszą. I tak wygląda ten świat. Jeżeli tak. chodzi o COVID, to sobie pomyślałem, że. Zdrowie zawsze było najważniejsze i tak sobie składamy nawet życzenia. Zdrowie, zdrowie, żeby zdrowie, jak będzie zdrowie, to wszystko będzie. I nagle się okazuje, tak. że ta wyświechtana formułka nagle zaczyna nabierać zupełnie innego, innego no tak. sensu. A jak masz takich dwóch szkrabów w domu, yy, i zacieśniasz te kręgi rodzinne ze względu na to, że trudno jest wyjść poza, ponieważ jeszcze rok temu mieliśmy, wiesz, totalne obostrzenia i lockdowny. Tak. Pytanie, czy lockdowny i obostrzenia powinny być większe, mniejsze? No kurczę, no krzyczymy czasami, że powinny być większe, a później krzyczymy, że powinny być mniejsze. No tak, bo później... gdzie wie, że praca I jednocześnie? No, no i nie, wie, no i no no i nie ma wyjścia z tej Nie ma, sytuacji. nie ma. Nie ma wyjścia z, z tej y sytuacji i nasze. Nasze zdania układają się w zależności od naszych y, sympatii bądź antypatii, tak. y, czy to politycznych, czy światopoglądowych. Także myślę, że każdy musi to sobie w środku prze, przeanalizować, ale muszę, mogę się do czegoś przyznać? Dobra, przyznam się, no. cholera, świnia jestem. No. To będzie taki ekskluzyw, chcesz? No. Ostatnio byłem w, w, w centrum handlowym i wszyscy byli w maskach. No wszyscy. No naprawdę, naprawdę. Żona mi ostatnio mówiła, że miała taką przykrą sytuację, że ostatnio, jak ze stacji benzynowej wychodziło dwóch panów, m, którzy, kurczę, widać było, że tych pieniędzy mają niedużo i coś zdążyli sobie tam kupić. I nagle, wiesz, wyszli ja tu ciach dzień dobry, starszy posterunkowy ten, 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 i, i widzisz, że dostali mandat. I powiem ci, że zrobiłem taką rzecz. Bo jestem sobie. W tym, Ale ciebie, Bo nie mieli masek. Bo tak? nie mieli masek. No, bo takie jest. Tak. Bo no wiem, ta, jest, takie ta, ta jest ta. rozporządzenie, tak. prawda? I teraz tak, nie będę się zastanawiał, czy to dobre, czy to złe, czy, czy, czy gdzie jest ograniczanie wolności, gdzie nie, bo, bo przecież maski nic nie dają, nie, maski dużo. To przecież... tak. Wejdziesz sobie na tę stronę, powiedzą ci tak, wejdziesz sobie na tę stronę i powiedzą ci tak. Podszedłem do takich młodych ludzi, już ponad 18-letnich. Widzę, że taki, szukali czegoś w tych, na tych witrynkach. I tak sobie pomyślałem, kurczę, uratuję ich. Podszedłem do nich, mówię tak, słuchajcie, przepraszam was bardzo, ale tam na zewnątrz jest posterunek taki jest, jest dwóch, i oni sprawdzają, a wy nie macie masek, to chciałbym was przez ten mustrzec. I, i ten. I jak wychodziłem ze sklepu, to widziałem, że zakupili te maski za złotych 20. Włożyli sobie je na twarze i też zauważyłem... A ty wtedy mówisz, nie było posterunku Nie i... nie, 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 nie powiedziałem, nie powiedziałem tak. tego, ale jak wyszli, to go rzeczywiście już nie było, bo chyba przejechali do innego sklepu. Ale myślę sobie, że... Gdzieś tam, jeżeli będą mieli je w kieszeni gdzieś schowane, to może zaoszczędzę im no jakiegoś właśnie. mandatu. No, bardzo dobrze. Mateusz, słuchaj, teraz będą freestyle'owe pytania. Aha. Jakiego superbohatera chciałbyś zagrać? E, ciebie. E, wolałbyś żyć 100 lat wcześniej czy później? Nie, nie, nie. Tu, nie tu, tu, i, tu i teraz. Tak. Mięśnie czy mózg? Tylko mięśnie. <laughs> Dobra, jak daleko rzuciłbyś jabłkiem? Ktoś pyta. Słucham? Jak daleko rzuciłbyś jabłkiem? Ale zależy, jak, od jabłoni jak, jaka nie odmiana. No właśnie. Oligol zupełnie inaczej. To czy, czekaj, czekaj, z ja, to myślę, że 27 metrów 27,5? Ostatnio, jak rzucałem, poczekajmy to 52 tam chyba. O, 27, 52. świetny wynik. Twój ulubiony hmm. zapach? Lawenda. E, ile jesteś w stanie wytrzymać bez internetu? E, poczekaj. Co chcesz dostać od Mikołaja? Roskę. Dobrze. Jakie plany na Sylwestra? Jak zwykle yy, w domu. Najgorsze zdanie jakie można napisać o sobie w aplikacji randkowej. Kocham żurzel. <laughs> Kurde, zapamiętałeś. Dobra. Czego nie powinno się grillować? Ona, wiesz co, Goldena <laughs> Chociaż on, zdaje się, tam został na koniec zgrillowany, prawda? No Właśnie, ale wiesz co A, no rozumiem, no właśnie, uwaga I teraz, kogo widzisz w lustrze? Ignaco Franka Dobrze, o co Szymon nie spytał? Mm, nie spytałeś, jak to było z tym kaloryferem <laughs> Dobra, okej, okay. dziękuję bardzo Mateusz, super ja się rozmowa. Bo... Spotykamy się przez tyle lat już, a Ty cały czas trzymasz poziom. Ha, ha, ha. Mateusz, dziękuję, ty też bardzo miło, słuchaj, Mateusz mam do ciebie jeszcze prośbę, Aha. na koniec wiesz, takie zajaweczki krótkie, dobra y, y, to już jest, y, słuchaj, bo teraz tak mam do ciebie prośbę, bo będzie y, y, nasz wywiad będzie zajawiany Aha. i y, wcześniej y, jest taka audycja, gdzie tam y, znani, którzy występują u mnie w programie, mówią o swojej ulubionej piosence, o takiej kurczę, wiesz znaczy, coś, jakieś wspomnienie, coś fajnego jakiś, wiesz, kawałek, który z czymś ci się kojarzy, się taki, który by puściła, więc coś sprzed lat, nie wiem, kory, nie wiem, coś, wiesz, takiego Musisz fajnego. Musisz Zetka to puścić? A taką piosenkę Słońcem byliśmy, wiatrem jesteśmy, Stachura to śpiewa. A, no, to podejrzewam, że kurde, że, nie że, że no, Zetka czekaj, muszę nie... napisać do tej dziewczyny, że się spóźnię. Tak, tak, tak. To, to już, już w ogóle kończymy. To jest tutaj teraz 4 minuty, dobra. Przełącz to Mateusz Tamiącki. Gdzie ja się z nią umawiałem? Na której aplikacji ja się Pisać, z dzisiaj mi się śniło, sar, że idę do więzienia. I ja y, idę do więzienia, bo sobie jakieś y, te podatkowe y, przewały zrobiłem i mówię do mojej żony, tylko y, nie spotykaj się z żadnymi facetami. I ona sobie wejście mi odpowiada, no wiesz, ale ja bardzo długo będę sama. <śm> Kurczę, wiesz, w ogóle, że mi taka w głowie... Okropieństwo. Ale przestań, to nie, nie wiesz... Nie... No nie wiem, no właśnie. Do takich rzeczach, bo to... Nie powinno się... to zrobimy to, bo ja się spóźnię po prostu, bo teraz nie mogę znaleźć, gdzie się z nią mówię. Znaczy, w której aplikacji? S Słuchaj, to y o jakieś piosence. Jakaś, nie mi krótki. Ej. Coś takiego, wiesz, no 30 sekund dosłownie. Ja w ogóle nie słucham. No to nie, dobra, to nie ma problemu. Słuchaj, to, to i o inną rzecz, o twoją taką postawę ekologiczną. No, to dobra. Mateusz, co robisz? Segreguję śmieci. Mam 32 pojemniki. Nie, żartuję. Mam... Jest taka podobna w, w jakaś miejscowość w Japonii, w której y każdy... Każdy, jakby, każde gospodarstwo domowe ma 32 pojemniki do segregowania śmieci. I tam jest takie rozdzielenie, że na przykład zielone glony idą do tego, a te czerwone idą do tego, a plastik z nadrukiem idzie do tego czerwonym, a plastik z nadrukiem zielonym idzie do tego. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by wyglądały nasze gospodarstwa domowe, gdybyśmy mieli po 32 pojemniki w domu i 32 większe pojemniki na zewnątrz. Słuchaj, teraz mam jedno pytanie. Jest poniedziałek. Zmotywuj ludzi, żeby przeżyli cały tydzień. Um, to Seneda. Słuchajcie, dobra, to inaczej. Słuchajcie, skupcie się na sobie. Nie wchodźcie na żadne serwisy informacyjne. Poświęćcie czas sobie. Um, Jedź, jedzcie pączki każdego dnia wieczorem, rano chodźcie na siłownię. To się samo na siebie pięknie nakręca. To jest najważniejsze, żeby mieć e, balans. I każdego dnia zróbcie jakiś dobry uczynek. Każdego dnia rano wpłacicie jakieś 20 zł na jakąś osobę, będzie wam, będzie wam lepiej. Słuchaj, i dobra, dzięki, Matusz. I teraz zrobimy już krótkie zajawki, że już jutro. Aha. Sorry, to już y, minuta. Już jutro moim gościem, już w niedzielę moim gościem będzie, już yy, y, w najbliższą niedzielę moim gościem będzie i ty możesz powiedzieć tu y, Mateusz Damiński, y, Golden teraz Adam, wiesz coś takiego, jakiś taki krótki, wiesz? Może tak, dobra. dobra. Już w najbliższą niedzielę moim gościem będzie? Mateusz Damiński, syn Macieja, Golden Adam w jednej osobie. Już jutro teraz inna jakaś wersja, może co? Zrobię hmm. to. Już jutro moim gościem będzie? Cześć, tu Mateo Damiński. Grałem w matkach, żonach i kochankach, a teraz zagrałem w furiozie. A i jeszcze w planecie Singli. Super, i teraz już dziś. Ostatni. Już dziś moim gościem będzie Mateusz Damiencki. w sensie yy, aktor.